Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Futbol na Luzie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan trener Miłosz Stępiński, selekcjoner kadry kobiet, analityk kadry Czesława Michniewicza, która przygotowuje się do Euro U21. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry Państwu i pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Przepraszam, tego zapomniałem. Panie trenerze, zaczniemy od wątku tego głównego, czyli od wątku kadry kobiet. Pan jest zadowolony z tego miejsca, w którym jest kadra kobiet, pana reprezentacja w tym momencie, czy mogło być lepiej? Znaczy, zawsze mogło być lepiej. Pracujemy nad tym, żeby było lepiej. To ten ostatni awans w rankingu jest wynikiem właśnie tej pracy, którą w ostatnich miesiącach włożyliśmy oraz wyników, które dziewczyny osiągnęły na boisku. No i teraz musimy tylko pracować, żeby to utrzymać, a przede wszystkim, żeby jeszcze to poprawić w miarę możliwości, bo mamy pewne ograniczenia, które no nie pozwalają nam się rozwijać, ale próbujemy się z nimi uporać. Jesteście o jedno miejsce tylko niżej niż ten historyczny, najwyższa pozycja kadry kobiet w rankingu FIFA. Na rankingi i rankingami mamy swój cel, chcemy się dobrze przygotować przede wszystkim do eliminacji Mistrzostw Europy, bo to jest dla nas ważny cel. Dwa miejsca gwarantują dalszą walkę albo bezpośrednio, albo walkę w barażach. Mamy dwa zespoły, które są, jeden bardzo silny, czyli Hiszpanię, i drugi zespół, który w mojej ocenie zespołem, z którym spokojnie możemy powalczyć jak równy z równym, czyli reprezentacja Czech, oparta na piłkarkach Slavii, które grają w Lidze Mistrzyń z powodzeniem. No ale my też mamy trochę gwiazd, mamy swój plan i jesteśmy na to gotowi. No za Wami takie fajne przetarcie chyba przed tymi eliminacjami, bo ten turniej towarzyski Algarve Cup, dobrze mówię? Algarve Cup. No i drugie miejsce. Spodziewał się Pan? Nie, jak najbardziej nie. Jechaliśmy tam z ręką na sercu, trzeba powiedzieć szczerze, myśleliśmy, że będziemy grali o miejsce 11-12. A tutaj ta praca, to co żeśmy sobie, ta organizacja gry, na której pracujemy już od ponad roku, okazuje się, że jest, dziewczyny ją zaakceptowały, ona się okazała dla przeciwników trudna do rozszyfrowania, mimo że jest dość jasna i prosta, ale ona jak gdyby odpowiada naszej polskiej mentalności piłkarskiej, kiedy my lubimy się bronić, lubimy grać w fazach przejściowych, boli nas atak pozycyjny. I do tego dobrałem do tego odpowiednią strategię, którą dziewczyny zaakceptowały. Na razie ona przynosi sukcesy. Znaczy, no trenerzy niektórzy robią odwrotnie, czyli dobierają sobie taktyki i dopiero pod to wykonawców, a pan poszedł w drugą stronę. No ja nie mam takiej możliwości. Jakbym prowadził reprezentację Anglii albo Niemiec, czy miał kilkanaście tysięcy zawodniczek grających na najwyższym poziomie, to mógłbym sobie je podobierać pod określony system, który na przykład jest mi najbliższy. Ja tutaj muszę to zrobić odwrotnie. Muszę, mając tyle zawodniczek, ile mam, czyli naprawdę kilkanaście w sumie w rachubie, na tej naszej mapie pozycji zawodniczek jest raptem niecałe 40, które prezentują poziom międzynarodowy, 7 zagranicy, reszta krajowe, zawodniczki, i do tego musimy dobrać taktykę. Tutaj na naszym rynku inaczej nie można. Kiedy przejmował pan kadrę kobiet, to jest dla pana trzeci rok pracy, prawda? Teraz, no minie trzeci, 7 lipca. To spodziewał się pan, że to będzie właśnie tak wyglądało, czy coś pana zaskoczyło? Na pewno to było wyzwanie, bo nigdy wcześniej z kobietami nie pracowałem, nie miałem styczności w ogóle z futbolem kobiecym i na pewno pod tym względem było to i z perspektywy trenera szkoleniowo nowe doświadczenie, a także jako człowieka, tak, jako człowieka, który pracuje z dorosłymi kobietami, zawodniczkami, ale było to nowe doświadczenie, cieszę się, to było... Zostałem tutaj przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej namaszczony, żeby wprowadzić trochę nowości, żeby wprowadzić trochę nowego ducha, bo po tych przegranych eliminacjach Mistrzostw Europy tutaj była taka atmosfera faktycznie trochę rezygnacji i zarząd stwierdził, że potrzeba tutaj wprowadzić nowego ducha, no i na tym żeśmy przez te ostatnie 2,5 roku pracowali. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy w lutym 2017 roku, mówił Pan o tym programie Orlice. Tak, ten program cały czas kontynuujemy, on się trochę zmienił, bo wycofała nam się jeden z partnerów, AWF Katowice, który przestał być zainteresowany robieniem tych badań, ale szukamy nowych rozwiązań. Natomiast ten projekt cały czas robimy, ten projekt jest dla nas bardzo ważny. Przedstawiamy badania, przedstawiamy wyniki, teraz mamy przed każdym, wprowadziliśmy to od pewnego czasu, że przed każdym meczem międzynarodowym organizujemy na stadionie spotkanie selekcjonera z trenerami klubowymi, gdzie przekazuje im nasze wyniki naszych badań, co obserwujemy u zawodniczek, jak wyglądają efekty konfrontacji naszych zawodniczek z zawodniczkami z zagranicy, czego im brakuje, na czym oni jako trenerzy klubowi powinni pracować. Jednym z tych elementów, jeżeli nie najważniejszym, to są właśnie wyniki projektu Orlice, to co wprowadziliśmy jako nowość, czyli to, że chcemy na temat naszych zawodniczek wiedzieć coraz więcej, a teraz włączenie jeszcze dietetyka i psychologa do naszego sztabu sprawi, że tych testów i ten pakiet
badań, pakiet wiedzy, który zbieramy na temat zawodniczek, jeszcze się rozszerzył. Dwa lata temu, kiedy rozmawialiśmy, to pan mówi, że tak na pierwszy rzut oka, no, dziewczyny imponują na pewno bardziej zawziętością niż faceci, kiedy pan no, zmieniał tą kadrę U20 męską na pierwszą kadrę kobiet. Potwierdza pan te słowa? Czy tak, coś jeszcze się dało zauważyć? Inaczej się trochę pracuje z dziewczynami i uważam, że lepiej, bo pracuję też, mam mocną styczność i pracuję też z zawodnikami. Teraz trzeba powiedzieć szczerze, mam możliwość prześwietlenia, bo już są zawodniczki z innego rocznika. Ja zaczynałem pracę, to byli zawodniczki z rocznika 9091. To byli pierwsi, których ja znałem. I teraz przychodzi, pracuję z zawodniczkami urodzonymi w 2000 roku, czyli tak naprawdę 10 lat później. I wydawałoby się, że w nauce jest, że nowe pokolenie jest 125 lat. Ale ja muszę powiedzieć, że ci zawodnicy, którzy byli 10 lat temu, jak Krychowiak, kiedy jeszcze pracowałem za tym, czy Krychowiak, czy Arier Borysiuk, czy jeszcze wtedy ci właśnie zawodnicy, czy Kupisz, a teraz ci zawodnicy, co przychodzą i zawodniczki, to są inni ludzie, naprawdę. To niby się wydaje, że to jest on tylko 10 lat między nimi różnicy jest, ale oni naprawdę mają zupełnie inne podejście. Nie? Zupełnie są bardziej jak gdyby świadomi tego, co chcą. Trudnie, to jest inne pokolenie, tak? Nie wiem, jak nazywają ich pokoleniem Y, ale z nimi się inaczej pracuje. Trzeba być bardziej partnerem niż bardziej takim ojcem. Tak, oni też czego innego oczekują. Nie dadzą się nabrać na kit, nie? Teraz naprawdę często oni sprawdzają, wszystko co powiesz, to oni za chwilę sprawdzą w Google'ach, zobaczą. Ci z rocznika 9.0 się nie sprawdzają, bo nie było takiego internetu. Teraz wszystko oni wygooglują, wszystko wiedzą. Wiedzą o mnie więcej niż ja czasami sam wiem o sobie albo o tych osobach, bo wszystko sprawdzają. Inne ciekawe pokolenie, mają też oczywiście swoje wady, mają swoje zalety, mają swoje wady, ale bym powiedział, że bardziej to jest kwestia tego nowego właśnie rocznika, który teraz wchodzi, czyli ci, którzy są urodzeni w 2000 roku, czyli te milenijsi, czy jakiej tak naprawdę. No tak. Ci, okay. Którzy się urodzili już w nowym tysiącleciu. Dobrze, zaczynamy pierwszą część tak pojedynku. Jest. 1-0. Nie ukrywam, że mimo sympatii do futbolu nie jest to moja ulubiona gra. Tak? Ale tak. Grał pan w dzieciństwie, czy nie? Nie, ja akurat tego nie lubiłem. Jak jest gdzieś, to czasami sobie tak dla żartu pogram, ale mój przyjaciel Marcin Kasprowicz, który prowadził 19, jest mistrzem w piłkarzyki, naprawdę. Może 4 grać na niego jest fantastyczne. Ale w te takie kręcone. Kiedyś grałem w takie żywe piłkarzyki, że się taka forma, z nie wiem jak to się nazywa, to jeszcze było w porządku do momentu, aż nie dostałem w brzuch i nie mogłem się obronić, no bo miałem ręce. Wszyscy są w stanie się domyśleć, jaki to ból i gdzie dostałem, rozumiem, ale okay. Mimo to nie, to wolę taką wersję futbolu. Dobra, trenerze, mówi trener o tym pokoleniu milenijnym, tak to Y, ono się chyba ładnie tak nazywa w języku psychologii. No to pan już po części ma do czynienia z tym rocznikiem 96, 97, 98 w kadrze Czesława Michniewicza. Mm-hmm. Został pan włączony do sztabu. Wyróżnienie dla pana? Czy dodatkowy kłopot i obowiązek? To na pewno też. Jest bardziej, że dodatkowe zajęcie, bez dwóch zdań. Wyróżnienie ogromne. Bardzo się cieszę, że trener Michniewicz, z którym miałem przyjemność pracować wcześniej w Widzewie, obdarzył mnie takim zaufaniem i robię wszystko, żeby tutaj jemu i sztabowi i zawodnikom się odwdzięczyć swoją pracą. Odpowiadam za Belgię. Jestem z tego bardzo zadowolony. Już pierwsze miałem spotkanie, byłem na zgrupowaniu teraz przed meczem z Anglią i z Serbią. Dla mnie to też doświadczenie, bo trener Michniewicz, jego renoma, zwanego polskiego Mourinho, jest w Polsce znana i teraz pracując z nim przez ten tydzień czasu, jak sobie przypomniałem, gdy jeszcze pracowaliśmy w Widzewie, to on jako jego warsztat trenerski rozwinął się w sposób naprawdę niebotyczny. I warto, i fajnie, i cieszę się, bo mogłem się wiele od niego rzeczy nauczyć, porozmawiać, zobaczyć, jak on analizuje. My jako pierwsi trenerzy wszyscy chcą się uczyć od nas, a ja uważam, że my jako trener, podobnie jak lekarz czy jak prawnik, musi się też rozwijać, musi też się uczyć. I dla mnie tutaj była wybitna też możliwość, żeby nauczyć się czegoś od fantastycznego trenera, zobaczyć, spojrzeć sprawę w inny sposób, porozmawiać też z nim, no bo były takie możliwości. No oprócz tego oczywiście wykonać też swoją pracę. Jak pan pogodzi te obowiązki właśnie z młodzieżówką i kadrą kobiet, bo tam jest mecz ze Słowacją 14 czerwca? Tak, to akurat wszystko jest bardzo dobrze poukładane, bo zaczynam, powołania wyślemy już na początku czerwca. Dokładnie w ostatni tydzień maja i ja dołączę do kadry dopiero 5 czerwca. Na 5 dni do 9 będę z trenerem Michniewiczem z reprezentantem 21. W tym czasie, jeżeli będzie potrzeba, pomogę w treningu. W tym czasie też obejrzę mecz, bo Belgia będzie, o ile dobrze pamiętam, 5 gra z Francją na wyjeździe, więc jeszcze będę miał kolejny materiał. Przygotuję trenerowi, bo już obserwuję tą Belgię od dłuższego czasu, więc przygotuję taką ostateczny materiał plus uwagi z meczu z Francją. To pan powie, czego możemy się spodziewać po Belgii?
Belgia takie to pierwsze jest, wrażenie. Belgia to jest zespół, który żyje z faz przejściowych. Zresztą zespół U21 jest bardzo podobny do pierwszego zespołu. Naprawdę są zawodnicy, których można... Też grają trójką z tyłu? Nie, oni grają 4-3-3. Akurat 4-3-3, ale mówię w tym znaczeniu podobny, że jest jak jest, mamy Lukaku, to jego odpowiednikiem jest na przykład Mpenza. Bardzo do niego podobny. Jak jest Luke Bakio, który gra w Fortunie Düsseldorf, czy Mpenza z drugiej strony, czy Dimata, to jest akurat odpowiednia dziewiątka, który gra. Mpenza może grać na dziewiątce, może grać też na boku. To są dokładnie odpowiedniki, tak jak są w pierwszym zespole. Środkowi pomocnicy tak samo. Więc tutaj widać, że ten zespół jest budowany w bardzo podobny sposób jak pierwsza reprezentacja. No mówię, najgroźniejszą ich bronią jest przejście z obrony do ataku. Mają bardzo szybkich zawodników. I to tak naprawdę, tak mówiąc, nie obrażając nikogo, o zwierzęcej szybkości. Taki Konrad naturalny. Michalak na nasze odniesienie? Uważam, że dużo szybsi. Jeszcze szybsi. Konrad Michalak jest bardzo szybkim zawodnikiem, ale oni mają jeszcze szybsi są. Aż do tego stopnia, że na przykład Mpenza nie robi żadnego zwodu. On po prostu puszcza sobie piłkę i biegnie. I nie są w stanie obrońcy za nim nadążyć. Nawet nie robi zwodu. Podobnie co Coman. Wenzi Coman ma bardzo podobnie. Puszcza sobie piłkę i wie, że ma na tych pierwszych trzech krokach ma takie depnięcie, mówiąc krótko, że on jest każdego w stanie zgubić. Więc oni w ataku pozycyjnym czują się gorzej, bo nie mogą wykorzystać tej przestrzeni. Ale stałe fragmenty gry plus fazy przejściowe to jest element, na który będziemy musieli bardzo uważać. No ale właśnie nasi kadrowicze Czesława Michniewicza, no to w tych meczach z Duńczykami i z Portugalią też ustawiali się raczej z tyłu i też szukali tych kontr. No i to jest właśnie ciekawe, że spotkają się dwa zespoły, które lubią grać z kontry. Pytanie, kto będzie grał? Zobaczymy. No tutaj nie chcę więcej zdradzać, bo może i trener Michniewicz, ale również i trener Belgii będzie miał 2 tygodnie, żeby przygotować coś nowego. Trudno powiedzieć, czy to zrobi. Ja zakładam, że raczej nie, bo przez cały rok grał tym samym tak naprawdę składem, w tym samym ustawieniu. Przenosiło mu to sukcesy, bo Belgia w meczach o punkty nie straciła bramki. Nie wiem, że nie przegrała, to jeszcze nie straciła bramki, więc ma bardzo silny mentalnie zespół. Więc ciężko powiedzieć, jak do tego podejdzie trener Michniewicz. Zobaczymy, ja przedstawię sobie swoją robotę, a trener na pewno przyjmie jakąś strategię. A pan powie, jak wygląda taka analiza takiej Belgii? Jak to wygląda od kulis? Pan jedzie na mecz, ogląda, rozmawia z ludźmi, pyta. Przedstawia się pan w ogóle, kim pan jest, czy...? Różnie. Nie, tutaj z reguły tak, bo oni wiedzą, ja akurat mam z Belgią, jest taka śmieszna sytuacja, że Belgia cały czas gra na wyjazdach, nie gra u siebie. Bo gra teraz z Danią, potem gra z Francją. Na wyjeździe też, więc jak tak naprawdę dzwonię i kontaktuję się z federacją gospodarza, więc oni nawet nie wiedzą, czy ja jestem, czy nie jestem. Pewnie zakładają, że jestem, no bo normalne, tak samo jak my wiemy, że są obserwujący nas ludzie z innych krajów, to jest normalne, naturalne. Taka analiza ma różne odcienie. Nie będę, ma tak zwaną biała, jest analiza i czarna. O czarnej nie będę mówił, bo to jest nasz sekret i o tym nie mówimy, natomiast biała analiza to jest taka typowa analiza, którą zbieramy, czyli wszystkie informacje dotyczące zawodników, indywidualne analizy tych zawodników, czyli czym się charakteryzują, jak grają w klubach, czy grają, czy nie grają. I następnie analiza gry zespołu w tych meczach, w których grają podstawowym składem, plus analiza ewentualnego gabinetu cieni, czyli co na wypadek, jak będzie kontuzja. Kto go może zastąpić, jak go zastąpi, to jakiego typu to jest zawodnik. Ile taki raport na koniec ma stron? Trener Michniewicz jest bardzo, bardzo wymagający, jeżeli chodzi o te detale. Na przykład szablon? Tak, mamy wytyczne dotyczące tego, tam jest bardzo dużo tych szczegółów. Tak jak mówię, akurat w przypadku Belgii nie jest to problem, bo to jest zespół, który jest łatwy do analizy. Oni grają tym samym składem, czyli dał panu łatwą tak samo. Wiedział pan, że ma dużo roboty na przykład, z Krzysiem Poluszkiem, który robi analizę Włochów, którzy nie grali żadnych meczów w punkty, grali same sparingi i potrafią wystawić 40 zawodników różnych, z tego 7 gra w pierwszym zespole i zejdą tylko na te eliminacje do reprezentacji U21, o których nic nie wiadomo, bo oni grają zupełnie w innych klubach i w innej reprezentacji, tylko na ten czas zejdą, no to jego robota jest zdecydowanie trudniejsza niż moja, gdzie ci grają tylko w reprezentacji U21, cały czas w tym samym ustawieniu, cały czas powtarzanie. Nie ma się spodziewać niespodzianek. Mi się wydaje, że nie, ale to jest powtarzalność, to podobna sytuacja była jak z trenerem Nawałką po meczu z Danią, nie wiem, czy pan pamięta, że trenerowi zarzucano, że jest schematyczny, jest bardzo czytelny. I ktoś niepotrzebnie zaakceptował, że to jest słabość. To nie jest słabość, to jest mocna. To jest mocny punkt, bo jeżeli się zbuduje synergię, to powtarzalność, każdy wie, jak gra Barcelona. No każdy to wie, to nie ma żadnego problemu, żeby zanalizować, tylko oni doprowadzili tą grę do perfekcji, że to, że każdy wie, jak oni grają, wcale im nie przeszkadza, żeby cały czas wygrywać. I tutaj mi się wydaje, oni tak samo zrobili, każdy wie, jak oni grają, ale oni są po prostu niesamowicie skuteczni. Nie? Ale do grania. Każdy jest do grania, bo każda pasta się kiedyś kończy. To zespół Czesława Michniewicza też to już pokazał, bo przecież Duńczycy do momentu gry z Polakami też byli niepokonani, też mieli świetną pasę, a po przegranym z Polakami nagle przegrali z Anglią, przegrali kolejny mecz. Także każda pasta się gdzieś kończy i na każdego jest jakiś sposób.
czy pan sugeruje trenerowi Michniewiczowi, nie wiem, na tego zawodnika wystaw tego, na tego, tego, czy nie? Czy to już jest kwestia selekcjonera? Rozmawiamy, ja jestem zawsze, ja z reguły mam takie założenie, tak też mieliśmy i pracuję, jak pracowaliśmy w Widzewie. Ja nigdy nie pytam, jeżeli nie mówię, jeżeli trener mi o to nie pyta. Bo to znaczy, jeżeli ktoś mnie nie pyta, ja wiem, że w Polsce, my Polacy mamy taką tendencję, że lubimy mówić albo radzić komuś, nawet ten ktoś o to nie prosi. Ja staram się w tą stronę nie iść. I zawsze zakładam, że jeżeli trener mnie o coś nie pyta, to znaczy, że go to nie interesuje w tym znaczeniu. Akurat z trenerem Michniewiczem jest tak, że trener jest bardzo dociekliwy, zadaje dużo pytań, dużo rozmawiamy, dużo pokazujemy. Ile razy pan powiedział, nie wiem? Proszę? Ile razy pan w trakcie rozmowy powiedział, nie wiem, tego nie wiem? Nie tyle, co nie wiem, co muszę sprawdzić, albo chciałbym się jeszcze o tym przekonać. Mówimy podobne języki. No, ja mam akurat ten plus, że razem pracowaliśmy. Byłem trenerem Michniewicza analitykiem przez 2 lata i wiem, jak on pracował. Tu się wiele się rzeczy nie zmieniło. Poza tym ja tą analizą też zajmowałem się przez 20 lat tak naprawdę, pracując w innych klubach, w Zagłębiu, w Pogoni czy w Jagiellonii. Więc to jest taka jak gdyby powrót sentymentalny, powrót do starych czasów, kiedy mogę sobie teraz nagle odciąć się od bycia pierwszym trenerem i zająć się taką czystą formą analizy, to co robiłem kiedyś. Wróciłem do gry. Tak, z dalekiej podróży. Dobrze, mamy tak, kadrę kobiet za sobą, Euro 21 za sobą, więc zapytam o narodowy model gry. Możemy się spodziewać jakiegoś kolejnego suplementu? No moja robota już w tej materii na chwilę obecną na pewien czas została wykonana, bo oprócz narodowego modelu gry, gdzie miałem przyjemność bycia współautorem, wypuściliśmy razem z trenerem Krzysztofem Paluszkiem suplement o nazwie trening pozycyjny, czyli takie nasze dziecko, którym się zajmowaliśmy przez pewien czas. No i teraz jest w tym planie wydawniczym, za który odpowiadam, trener Marcin Dorna. Kolejny element, w którym ja biorę udział, to jest piłka 9- i 7-osobowa, ale my jesteśmy tam, którzy dopiero w kolejce, bo następne wychodzą też ciekawe publikacje dotyczące psychologii, dotyczące gry bramkarza i dotyczące przygotowania motorycznego i wiem, że ta piłka nożna 9- i 7-osobowa, czyli młodzika Jorlika, ona gdzieś jest na... Tak, ona ma poczekać na swoją kolej. Fajnie, że te suplementy wychodzą, pozostaje taka rodzina, jest niewiele krajów, które coś takiego tak bogatego ma, jeszcze to rozwija. Uważam, że to jest dobry pomysł. Chociaż wiem, że spotyka się z krytyką, ale ja uważam, że to jest dobry pomysł. Znaczy to jest chyba też takie zasianie ziarna, nie? A to, co trener z tym zrobi, to już jest inna kwestia. My chcemy dać, ta książka miała być inspiracją. Miała zachęcić do, pokazać pewien punkt widzenia. Oczywiście ze względu na to, że mówimy o bardzo dużej skali, bo i od piłki dziecięce, poprzez budowanie organizacji gry. Naprawdę bardzo, dlatego wiadomo, że to wymusza pewną ogólnikowość. Ale po to właśnie powstają te suplementy, po to są materiały teraz te multimedialne typu łączy nas trening, czy łączy nas piłka, czy extra time, z którego trenerzy mogą korzystać i mi się wydaje, że praca trenera to jest jednak praca twórcza, gdzie ktoś może mieć pewną inspirację, ale ma też swój jakiś pomysł na to i ta książka miała być takim elementem jak gdyby pomocnym w rozwoju. Oczywiście niektórzy mają możliwość, żeby korzystać z niej bezkrytycznie i mieć taką tak zwany almanach wiedzy trenerskiej, ale uważam, że to nie tędy droga. Lepiej potraktować jako inspirację, zobaczyć jak to wygląda, z czegoś skorzystać, ale budować jednak własną tożsamość trenerską. Trener często jest tak stawiany jako, powiedzmy, jeden z takich autorytetów odnośnie szkolenia trenerów. Tak, gdzieś tak. Ciężko powiedzieć, skąd to się wzięło, bo nie uważam siebie za takiego. Dobrze, to trener powie, jak pan uważa, na jakim poziomie jest to w Polsce? Na pewno ewoluuje. Na pewno świetnym pomysłem było powołanie i formuła organizacji szkoły trenerów w Białej Podlaskiej. Na pewno merytorycznie podniósł się zdecydowanie poziom i ta szkoła na pewno jest takim dzieckiem, oczkiem w głowie Polskiego Związku Piłki Nożnej i bardzo fajnie wygląda. Tam miałem też możliwość kończenia kursu UEFA Pro, więc o tej szkole można się opowiadać tylko w superlatywach. Trudno mi powiedzieć, jak wygląda szkolenie w regionie. Bo ja wiem, z tego co rozmawiałem, różne są na ten temat oceny, bo szkoła trenerów, wiadomo, kształtuje na najwyższym poziomie elitę i tylko jedna, no, ale są też ośrodki regionalne. Mi się wydaje, czy można coś zrobić więcej. Różnie z tym jest. My reprezentujemy teraz po uwolnieniu zawodu trenera.
realizujemy wszystkie wytyczne, te, które narzuca UEFA w tej materii, bo mamy, jest Polska podpisała tą konwencję, więc tu realizujemy. Czy można zrobić coś lepiej? Trudno mi jest to ocenić. Natomiast na to na pewno na efekty trzeba poczekać, bo na tych wcześniej zostało wychowanych wiele pokoleń trenerów. Teraz ci nowi dopiero co pokończyli, bo ta szkoła dopiero trwa 2 lata, więc na te efekty trzeba będzie trochę poczekać. Ile? Bardzo trudno mi powiedzieć, że na chwilę obecną, patrząc jak na efekt, na rozgrywki nasze i klubowe, ale i rozgrywki międzynarodowe naszych zespołów młodzieżowych, czy męskich, czy żeńskich, trzeba powiedzieć szczerze, że no, na razie powodów do jakiejś dumy czy nie ma. No, gdzie stoimy w pewnym momencie, w miejscu i mimo tego, że staramy się usilnie i federacja, i kluby, żeby to gdzieś zmienić, no to jednak ten Europa nie stoi, nie? Oni biegną, my staramy się im dorównać, ale no, nie możemy na chwilę obecną gdzieś ich dogonić i ten sukces taki właśnie na poziomie międzynarodowym jest nam potrzebny. No pierwszym tym to był awans trenera Michniewicza do U21. U20 dostaliśmy jako organizator, więc to nie. Ale pierwsza reprezentacja. U17 po raz kolejny odpadły, nie? No odpadły. Dziewczyny w tamtym roku U17 awansowały, teraz w tym roku 17 no, przegrały z Hiszpanią, ale to było tak naprawdę nie było szans, bo ten zespół jest absolutnie poza konkurencją. Z innymi prawdopodobnie miałyby szansę. Więc tutaj no, brakuje nam takiego spektakularnego, nie jednego sukcesu, tylko kilku. No ale no, niestety w piłce jak w życiu na sukces trzeba sobie zapracować ciężką pracą, przede wszystkim w klubach, nie? Bo kadra jest odzwierciedleniem pracy klubowej, bo trenerzy kadrowi mają mało czasu, żeby pracować, oni muszą pracować na materiale, który został gdzieś przygotowany w akademiach czy w zespołach. No a tutaj no, konfrontacja międzynarodowa pokazuje, że gdzieś jeszcze na pewno są duże rezerwy. Ten materiał jest coraz lepszy czy coraz słabszy? Trudno mi jest powiedzieć, no są inni chłopcy, tak? Ostatnio taki krążył po internecie artykuł, że no 15-latek z lat 70. no to zjadłby dzisiejszego 15-latka pod względem fizycznym i sprawnościowym. No bez dwóch zdań, bo młodzież się zmieniła. Spędza inny sposób, inaczej w inny sposób spędza czas wolny i to ma też wpływ. Aktywność fizyczna w tej chwili nie jest jak gdyby pierwszym, jedynym wyborem, tak jak to było jeszcze kiedyś. Teraz coraz popularniejszy staje się e-sport, coraz więcej pieniędzy, coraz więcej aktywnego czasu można spędzać siedząc przed komputerem, co jest dla sportu. I można na tym zarabiać. I to ogromne pieniądze, i to na czymś mądrym, ale również i na głupotach można zarabiać horrendalne pieniądze. No takie jest teraz są tego czasy, nie naszym zadaniem jest to oceniać, natomiast na pewno problem jest to, że zabiera to młodzież ze sportu, a my z tego czerpiemy. Potrzebne są tutaj jakieś na pewno działania, nie tylko Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mi się wydaje, że głębiej pochylić się powinien na tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo to się wszystko zaczyna ze szkoły. I razem z na pewno z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czy też z Ministerstwem Sportu i Turystyki, to jest potrzebna naprawdę taki narodowy program usportowienia dzieci. Żadna federacja, żaden klub nie jest w stanie samemu sobie z tym poradzić, bo to jest ogólnoeuropejski trend. I inne kraje, Belgia czy Niemcy, wychodzą przeciwko temu, właśnie przeciwko tej formie takiej niekorzystnej dla sportu, spędzania wolnego czasu, lansując różnego rodzaju ogólnonarodowe projekty, takie zawierające kilka instytucji, żeby z tym walczyć, bo za chwilę może się okazać, że będzie tych uprawiających sport będzie coraz mniej, nie? Rzutem na taśmę. Dziękuję bardzo za rozgrywki. Wygrał pan? No, oddałbym to zwycięstwo za piątkowe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.